Autoserwis Robert Gierżajtys. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów, metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui-Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy, ulica Ludwika Waryńskiego 26B. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj tradycyjnie Mirosław zaskoczył nas i przyszedł. A Robert zaraz poda temat, prawda, jaki będzie tak, istniał, tak? Temat masz dzisiaj, dzisiaj wiodący, gdzie ja jestem jakby stroną pozytywnie nastawiony, a ty od początku negatywnie. Mniej i teraz wyłożysz argumenty, ale... dlaczego tak, tak ma być, tak? I drodzy, ma być o samochodach? Elektrycznych, drodzy Państwo, będzie dzisiaj troszeczkę. To jak to się stało, że te pojazdy elektryczne zostały dopuszczone do ruchu, tak? I tutaj mi taka się nasuwa konkluzja, że jakby znowu nasz ustawodawca, to bez względu na jaką stronę polityczną, żeby nikomu nie przyszło do głowy, że jaką stronę polityczną my to braliśmy, żadnej, bo wszyscy w jednym garze powinni się smażyć w piekle. Chodzi o to, że wpuścili nam na rynek towar, który tak naprawdę nie powinien trafić. Chodzi o to, że tych pojazdów nie da się ugasić. A drodzy Państwo, zagrożenie pożarowe czy wybuchu pożaru przy ładowaniu tego pojazdu jest znacznie bardzo wysokie. A mianowicie w sytuacji w takiej, kiedy jest kumulator wyczerpany skrajnie i przy tym pierwszym ładowaniu dużym prądem on zaczyna grzać się mocno. Bo tam jest nawet opisana procedura ładowania, że najkorzystniej, kiedy on tam jest na 70% i tam nie spadnie poniżej chyba 30%, ale to też nie ma znaczenia. Chodzi o fazę rozruchu tego ładowania, tego silnego przy tych ładowarkach wielkoamperowych. Nie chodzi o stację ładowania, to co robicie w domu. I wtedy, jeśli ten pojazd wam się, drodzy Państwo, zapali, to nie ma metody na ugaszenie tego, nie ma metody ugaszenia tego pojazdu. I tutaj Mirka prosiłem, żeby chwilę mi nie przeszkadzał. I chodzi o to, no dobra, nie ma metody ugaszenia tego pojazdu. Musi się spalić. No i pytanie moje brzmi, no dobrze, no to gdzie był ten ustawodawca, który według tych wszystkich rzeczy, za które nas gania, karze, tłucze, mandatami obarcza, gdzie on wtedy był, jak wydał zgodę na dopuszczenie tego pojazdu do ruchu? No bo jak ja kończę dom, czy kończy się jakikolwiek obiekt użyteczności publicznej, to jest strażak, trzeba podać ciągi komunikacyjne, trzeba hydranty oznaczyć i mnóstwo rzeczy, które musicie Państwo, drodzy, spełnić. Jeśli ich nie spełnicie, to nikt wam nie pozwoli wjechać. I nagle taka perełka wpada, elektryk, którego nikt nie potrafi zgasić. Ale to nie jest, proszę Państwa, zapałka, która zapłonie, to jest bomba, która płonie. Jak zauważyłeś, bardzo cierpliwie czekałem Twojej wypowiedzi. I no niestety, jak zwykle, nie mogę się z Tobą zgodzić, no, proszę, prawda? Proszę bardzo. Może dojdziemy do jakiegoś konsensusu w niektórych sprawach, bo powiem tak. Najpierw trzeba by określić, ile tych samochodów się w Polsce zapaliło. W Polsce konkretnie, bo ja na Facebooku pilnie to obserwuję i tak dalej, i tak dalej. I nie ma tam więcej przypadków jakby zapalającej się baterii smartfona, czy też baterii hulajnogi. Powiedziałeś, że ustawodawca nam wsadził to, że nie powinien tego robić. Dlaczego? To w takim razie nie powinien hulajnogi elektrycznej dopuścić, smartfonów również. To dlaczego ingeruje w sprawy budownictwa tak wnikliwie przy każdym jednym odbiorze budynku? A tutaj wpuszczając, to dopiero początek jest tej całej akcji elektryfikacji pojazdów, nie, mimo że jest znany jest ten problem, nic z nim nie robi. Przyszłościowo, jak nie znajdziemy innej metody gaszenia, to trzeba będzie wyposażyć te straże przynajmniej, prawda, tutaj powiatowe, wojewódzkie, w te kontenery z wodą i z dźwigiem, przyjeżdżają, biorą płonący samochód z baterią, zamykają go na 8 godzin do tego kontenera i tam sobie dochodzi, nie? Tak, już nie są wpuszczane pojazdy elektryczne do garażów podziemnych,
do garażów nadziemnych i do miejsc wrażliwych. Ale pojazdy zasilane gazem też nie są wpuszczane i nikt z tego powodu nie płacze. Trudne były początki wszędzie, prawda? No i wszystko zaczynało się z jakimiś oporami i myślę, że też samochody elektryczne powinny mieć jakiś tam, prawda, tutaj przyszłość w tym kraju. Mirek, chodzi o coś innego. Ty mówisz, że dobrze, jakiś jest problem z tym, że one się zapalają, ktoś to w końcu rozwiąże. Nie, ja w tej chwili mówię o zwykłej uczciwości. U nas się dopuszcza bombę, a potem jak Mirosław mówi, który jest zwolennikiem elektryka, że się potem zobaczy. I to właśnie jest ta zła metoda. No zacznijmy rozmawiać normalnie. Jeśli na świecie, w Stanach, w Ameryce, w Europie, tak jest, te samochody, no w Ameryce jest dużo więcej samochodów elektrycznych. Powiem, drodzy Państwo, tak, bo zrobiłem na ten temat też troszeczkę pracy. No nie ma tam samochodów. I powiem Państwu uczciwie, że w Stanach Zjednoczonych pojazdami elektrycznymi jeździ middle class, tak zwana. Czyli klasa, no głupio to brzmi, bo segregacja, ale klasa ludzi niezamożnych. I u nas też będzie tymi elektrykami jeździć klasa ludzi niezamożnych. I powiem, i to dla nich to są samochody. Nie mówimy tu o ludziach z zawodu jeżdżących, prowadzących prywatne interesy i tak dalej, ale powiedzmy o ludziach na etacie i tak dalej, gdzie ma jakąś działkę i on jeździ. Działka, domek. I dla nich ten samochód elektryczny, zwłaszcza jeżeli jeszcze wydali pieniądze na fotowoltaikę taką klasyczną na dachu, dla nich ten samochód będzie ciągle oszczędny. Innym nie. Ci ludzie, którzy latają w trasę, to już im dziś się nie opłaca, bo jak on musi skorzystać z szybkiej ładowarki, to on jest droższy od benzyny. Skupmy się na szczegółach. Jest taka akcja promocyjna, właśnie kampania, że tam z Norwegii samochody elektryczne, 3-letnie dla was prowadzimy w idealnym stanie. Czemu akurat 3-4-letnie? To ja Państwu powiem, czemu 3-4-letnie, bo to ogniwa są wypracowane. To się zaczyna robić się trochę niebezpiecznie, bo to jest śmietnisko będzie Europy. Biedne kraje będą śmietniskiem Europy. Zgadzam się. I używane z zużywanymi elektrykami trzeba może ostrożniej. Powinno się robić to, co się... Ale nowe elektryki. Jest gwarancja baterii na 8 lat, prawda? I taki człowiek, który jeździ, prawda, tak mało, no to jeszcze mu tego limitu tam po 8 latach nawet zostanie. Ale powiedzmy sobie szczerze, na dzień dzisiejszy nie jest to rozwiązanie do dużych przybiegów. Kupicie nowego elektryka, jak on osiągnie gdzieś przebieg 150 tysięcy, to dead. No. Można go wyrzucić na złom, tak samo na dzień dzisiejszy. Wspomnij jeszcze o sytuacji, kiedy zderzakiem lub innym elementem zaczepisz o cokolwiek tam. Chodzi o to, żeby Kowalski rozumiał, że jak uderzy zderzakiem do wyrzucenia, jak ściągnie 4-letni, to najprawdopodobniej kupił śmiecia, jak się zapali mu samochód, to nikt już go nie ugasi, tylko będzie go można zabrać do rowu i schować. A jak będzie chciał pojechać na wycieczkę troszeczkę dalej, to tak jak w tych programach nowych edukacyjnych młodych ludzi, ludzie młodzi opowiadają tak, była zaplanowana szlakiem ładowarek. No ja jestem pełen podziwu. No to cała wycieczka mi się rozumiała, bo ja szlakiem ładowarek muszę jechać na tą wycieczkę. I ja rozumiem, że ta elektryka nas nie minie. Tylko może by się do tego przygotować na nie. Ale ludzie mają tą świadomość, przecież no nie mają. Ci, którzy kupują elektryka, mają tą świadomość. Panie reżyserze, kierowniku, widać mnie? Widać to mniej kartkę. Więcej mamy jakąś część globu. Maluj jakiś pani mały wyrywy globu mamy tutaj, na tej białej kartce. To ja Państwu narysuję te zielone płuca Europy. To jest mniej więcej tyle. Ale co to znaczy zielone płuca? No, to o co my w tej chwili toczymy bój. Czy Mireczku rozumiesz, nie, że to jest część wycięta wokół Europy? Ta biała kartka to jest jakiś fragment globu. Aha. Fragment globu. Tak. I co? I ta niebieska kartka to jest przyszła Polska zielona, Niemcy, Francja i inne kraje. I ta jako co? Jako zielona wyspa. A reszta to czym tu jest będzie? Czarna wyspa. A reszta czym będzie? No właśnie, a reszta, drodzy Państwo, to ma to wszystko w tyle. Kraków jest pierwszym miastem, który wyłączy pewną grupę pojazdów, wyeliminuje Warszawa z wjazdu. Się przymierza. Warszawa. I drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że jesteście starymi mieszkańcami tego miasta i tutaj prezydent sobie wymyślił, żeby zrobił taką strefę. I macie tam jakieś Matiza, Seicento i wy we własnym mieście już rada, swoim autem rada nie wyjedziecie. Miasta, nie prezydent, ale poczekaj, rada miasta. I teraz ktoś niech mi powie, że to nie jest rasizm. Czy to nie jest rasizm? Ale my trzymamy się swojego miasta. Sam widzisz, co się dzieje. Wychodzisz, jedziesz rano i nie masz gdzie zaparkować. Nie ma. Już brakuje nam tych parkingów i tak dalej. Zaczynamy się poszerzać, bo ich jest za dużo. I
coś z tym trzeba zrobić. Japończycy wycofują się z elektryków. Tak, no bo oni też mają swoje jakieś tam, powiedzmy, przeliczenia, doliczenia i tak dalej. Posłuchaj, zobacz. Świat producentów wycofuje się z diesli, prawda? Bo robi te hybrydy. Nie, no. Nie, wycofuje się nie, w tej chwili. Nie. Robią, słuchaj, już nie ma w planach następnych to nowych prawda. Diesli. To prawda, to wszystko, no, panie Mirku, też się wycofują, bo temat jest niewygodny dla nich. Nie ale ja zaraz państwu powiem, bo u źródła byłem przez chwilę przypadkiem. Benzyn. Bo był jeden reprezentant firmy produkującej właśnie te pojazdy i on powiedział, chodzi o kraj Niemcy, że oni wszyscy są przerażeni trendem zielonym. Tym, co się dzieje w tej chwili i że oni sami widzą, że rynek motoryzacyjny został podcięty przez trend zielony, który tak naprawdę niczego na tą chwilę nie zmienia, bo i wyprodukowanie tego elektryka, i utylizacja, i koszt tego ładowania wcale nie jest jakiś, może no, na tym poziomie jest. Nawet, który by leciutko to był tańszy jest porównywalny, niż, tak. Jest droższy w tej chwili niż benzyna. Tak, no bo początki są zawsze drobne, te samochody elektryczne może będą tanieć, ale tak jak powiedziałeś, jeśli chodzi o ceny i korzyści materialne, to jest porównywalne, bo to dzisiaj ludzie się przeliczają. Mówię, dla pewnego wąskiego kręgu odbiorców samochód elektryczny będzie bardzo przydatny. Drogi samochód wróci. Drodzy nasi widzowie, Mirka przed programem poprosili się rano, żeby ustalił koszt przejechania 100 km pojazdu. Ustaliłem. No to ile, Mirek, powiedz. Tu wszystko zależy od tego, czy ładujecie się w domu ze swojej sieci, czyli 220 V, macie ładowarkę, czy też macie gniazdo siłowe tak zwane, czyli trzyfazowy prąd. Szybki, i też macie własne. Szybki ładowanie? Nie, to jeszcze nawet nie jest szybkie, ale to jest szybsze, nie? Ale to ma większy pobór prądu, bo to wiadomo, przy większym napięciu. I czy korzystacie z publicznych ładowarek? Jeśli korzystacie z publicznych ładowarek, a zwłaszcza z ładowarek szybkiego ładowania, macie to w plecy. Jedyna wersja, która ale jest na dzień dzisiejszy, nadal przez cały rok, wszyscy jeszcze odbiorcy domowi i będą płacić góra 80 groszy brutto za kilowatogodzinę. Dzisiaj na przeciętny samochód, taki średni, mniejszy, on potrzebuje na 100 km 15 kW. Żeby 15 kW osiągnąć, prawda, to przy 80 groszach, to wychodzi, że 100 km kosztuje 12 zł. I to jest taniej niż benzyna. Ale jeżeli pojedziecie w trasę, to zapłacicie za to kilowatogodzinę na szybkiej ładowarce, bo zależy wam czasy, nawet 2,30, 2,70, prawie 3 zł za kilowatogodzinę. Macie 45 zł. Więc wtedy zupełnie to nieopłacalne. To można powiedzieć jest w ogóle dla państwa jako takiego, to jest jak Polska, to rzeczywiście z ochroną środowiska nie ma zupełnie nic wspólnego, bo to jak ten rysunek przedstawia. O, tu mamy kominy elektrowni, gdzie sypiemy węgiel brunatny albo węgiel kamienny. To chyba prawie 70 czy 80% naszej produkcji energii elektrycznej z tego komina wychodzi. A na końcu jest ta wtyczka do elektryka. Wsadzamy, ładujemy. Czyli tam spaliliśmy, zatruliśmy bardziej środowisko, niż byłby to samochód benzynowy. Ale nie jesteś uczciwy. No jestem. Nie, bo powiedziałeś, że u nas. Przecież u nas w Polsce, bo tam... Przecież nie, no, Niemcy tam też już otwierają kopalnie. Ale generalnie rzecz biorąc, trochę mniej dymią. Ja wiem. Nie, bo... I w dym jest mniej trujący. Nie. Oni mają więcej tego OZO, oni więcej mają wiatraków, bo rzeczywiście przez Niemczech się jedzie. Oni mają 30% z produkcji tych wiatraków i tej fotowoltaiki. Fotowoltaika w Polsce, gdyby została uruchomiona 20 lat temu, 10, no mielibyśmy więcej tej produkcji. Ale powiedzmy sobie szczerze, na Zachodzie jest więcej tam wyprodukowanych tej ekologicznej, bo oni po prostu zaczęli wcześniej, największy mieli kapitały. Francja, proszę bardzo, energia atomowa, 65%, nawet więcej to atom. I przyszłością naszą jako kraju jest atom. My za późno ten atom zaczęliśmy realizować. Więc tak, zacznijmy od siebie i pierwszym krokiem tutaj w mieście Suwałki, jak mamy zacząć, no to musimy uregulować tą zbiórkę odpadów. Segregować. Segregowanie odpadów musimy odpalić w każdym śmietniku i tak dalej. Pozamykane śmietniki, kamery, wartownicy z psami. Rano wychodzę z bloku, prawda, i widzę, jak BSU podjeżdża i wrzuca do mojego, prawda, osiedlowego śmietnika śmieci. Chyba lepiej, jak wrzuci do ciebie. Tak jest, do lasu. No tak, ale
ale fakt jest faktem, że chyba w ten sposób oszczędzają. Tak, nie do swego, tak, a do mego. To jest sposób oszczędzania. W każdym razie nawet tego nie opanowaliśmy. Tak, do nawet jeśli tego. Jeśli tego nie opanowałeś, to dlaczego? Się brać za grupę sprawy. I tym miłym, prawdziwym akcentem kończymy chyba dzisiaj